Dotarłem nad jezioro Czorsztyńskie i zaczynamy trasę Velo Czorsztyn. Czekam na statek, za chwilę przypłynie. Przeprawię się z tej strony, gdzie są ruiny zamku Czorsztyn, do ruin zamku w Niedzicy i tam stamtąd będę startował. Tylko się zastanawiam, bo jest dwie opcje: albo można gondolą się przeprawić, albo statkiem. Pierwsze małe trudności na trasie. Jest droga zagrodzona, bo układają przystań, ale się przeprawiłem. Stromą górką ominąłem. Już tyle przyjechałem, to nie będę czekał, aż będzie droga drożna. Nic, pięknie jest. Około 16 stopni, słoneczko, delikatny wiatr. Można śmigać. Zamek Niedzica, zamek Czorsztyn. A tutaj trasa biegnie w koło jeziora. Na trasie są takie miejsca, gdzie można odpocząć, coś zjeść, ławeczki, super mapki. Dobra, ja dopiero zacząłem, tak? Przypłynąłem z Czorsztyna do Niedzicy i kieruję się na Falsztyn, tak? Tu w Dębnie chyba będzie przyprawa jakaś mostem i powrót do Czorsztyna. Dzisiaj jest czwartek, także na trasie nie ma bardzo dużo rowerzystów. No, pierwszy podjazd. Miejscami w Garmin pokazał 13%, teraz jest 6, ale już się wypłaszczę za chwilę. Dzisiaj się nie śpieszę. Chmury nie zwiastują deszczu. Jest fajna pogoda. Dzisiaj takie kolarstwo, niektórzy to nazywają romantyczne. Ja nazywam turystycznym, przygodowym. Zobaczcie, jak tutaj się śpieszyć. Zobaczcie, jakie widoczki. No jak? Kupiłem sobie nowe spodenki na rower. Jeden bajer mi się w nich podoba. Takie zewnętrzne kieszonki. W takim kolarstwie właśnie turystycznym. Tutaj mam telefon pod ręką. Jak chcę szybko fotkę zrobić. Tutaj z drugiej strony druga kieszonka. Chowam kamerkę, mam zawsze pod ręką kamerkę. Pięknie jest. Dobra. Fajnie, tak ta trasa jest oddzielona od ruchu. Póki co spokojnie. Tam w oddali auta słychać, ale tutaj auta nie jeżdżą, także pełen chill out. Pewnie nie będzie widać na takim szerokim kącie, ale co? Po raz pierwszy tam w oddali widać Tatry. Czubki jeszcze zaśnieżone. Dobra, wkraczamy do cywilizacji. Co chwilę się zatrzymuję. Ale nie o tempo dzisiaj chodzi. Dzisiaj chodzi o napawanie się widoczkami. Zwłaszcza, że fajnie trafiłem, bo środek tygodnia to nie ma aż tak dużo tutaj turystów na trasie. No, spotykam trochę rowerzystów, ale nie ma tłoku, tak jak w szczytach sezonu. Dobra, jadę, bo nie jest duża pętla, 20, nie wiem, kilka kilometrów chyba. Jak coś, to mnie sprostujcie. Ale kurde, takim tempem to... Ale ba, co tam. Dzisiaj pełen chill out. Jak będzie gdzieś jakaś restauracja po drodze, zatrzymuję się z jakimś fajnym widoczkiem, piję kawkę.
Cieszę się dzisiaj widokami. I w końcu tą piękną wiosną. Ale pięknie. Nie jadę szybko, bo trzymam w jednej ręce kamerę. Nie mam szelek dzisiaj. Żebym dzwona nie zaliczył. Kamerka oczywiście wypłaszcza, ale tutaj jest spory zjazd. Proszę, można i w Polsce fajne trasy rowerowe wybudować. Trasa oddzielona od ruchu samochodowego. Specjalne mostki. No pięknie. Oby więcej takich inwestycji. Dobra, tam jest jakaś budka, sprzedają kawę, także czas na kawę. Fajna trasa, taka familijna. Może i są podjazdy, ale nie są jakieś bardzo długie podjazdy, tylko takie krótkie, także to nawet nie ma formy, to może zawsze podprowadzić jakieś krótkie wzniesienie, ale warto dla widoczków, dla tego spokoju, bo jest fajnie tak oddzielona od samochodowego. Znowu w oddali widać Tatry, fajnie. Szeroki kąt, wy pewnie słabo widzicie. A to jest ten plus, jak siedzi rowerem. Można się zatrzymać, podziwiać widoczki. Autem się śmignie, trzeba patrzeć na drogę. Trasa jest bardzo fajnie oznaczona. Nie trzeba mieć nawet nawigacji z plikiem GPX. Wszędzie są tabliczki. W newralgicznych miejscach rowerem wokół jeziora oznaczone. Także, no jak na razie, same plusy tej trasy. Nie mam się do czego przyczepić. Ja chyba tej pętli dzisiaj nie skończę. Taka krótka, jadę ją nie wiem ile, ale nieważne. Zobaczcie, no, słoneczko, jakie piękne chmurki. Ptaszki śpiewają. Jak to się nie cieszyć? Nie wiem, który już na trasie taki pit stop, ale jest ich dużo, także jak ktoś jedzie ze swoimi pociechami i marudzą, że mama, tato, dużo górek, nogi mnie bolą, to dzieciaki będą miały gdzie odpocząć. Potrzebne są takie trasy, żeby po prostu przyjechać, ktoś nawet nie ma przyczepki rowerowej, to może tutaj jest dużo wypożyczalni, wynająć sobie na dzień przyczepkę, podpiąć pod rower. Jak nie chce nawet ciągnąć, nie ma kondycji, może wynająć sobie rower elektryczny z przyczepką, pociechy do przyczepki. Jest zabawa? Jest. Także takie trasy są potrzebne, familijne. I takie atrakcje na trasie. Mogliby taką pętlę zrobić wokół jeziora Solińskiego. Tam mam bliżej, jakieś 70-80 km, w zależności w które miejsce, nad jezioro Solińskie. O, jadą rowerzyści. Rowerzysta. No.
Teraz coraz więcej rowerzystów, bo ja może wcześniej wyruszyłem, teraz już tak koło południa, no to coraz więcej rowerzystów na trasie się pojawia. No ale i tak jest czwartek. Pewnie podejrzewam, że weekend tutaj jest dużo większy tłok. Przerwa na obiad. Dobra, pętla zrobiona. No i co? Podsumowanie krótkie. Fajnie, że są takie pętle. Nawet jak ktoś woli jeździć w terenie, warto raz na jakiś czas wybrać się na taką traskę. Przynajmniej na tą, bo dla samych widoków. Ach, nie widać, ale w oddali fajnie ośnieżone szczyty Tatr widać, także dla samych widoczków, klimatu, trasa bezpieczna, oddzielona od ruchu samochodowego. Nie ma dużo przewyższeń, są podjazdy, ale krótkie, takie sztywne. Nic. Tyle. Cześć.